ulica Czerska, Warszawa, rok 2014, Agora, siedziba Gazety Wyborczej, znanej wszystkim patriotom, zorganizowanej, powstałej na gruzach wielkiej nadziei Polaków, na gruzach zrywu solidarnościowego. A tutaj mamy ilustrację właśnie, do czego doprowadzono Polskę. Jest z nami Michał Stefan Dębowski, pan wiceprezes Stowarzyszenia Demokracja USA. Pan w Polsce zainicjował ten proces palenia Gazety Wyborczej. Nie bał się pan? Nie. Nie mogę się bać wyrażać swoich poglądów, nie mogę się bać mówić prawdy, nie mogę się bać być Polakiem. I tego samego, o to samo proszę wszystkich Polaków. Nie bójcie się, bo tylko dlatego, że wyczuwają, że się boicie, tylko dlatego zrobili z was niewolników. Zrobili z was niewolników w waszym kraju, w waszej ojczyźnie. Będzie pan przychodził tutaj i będzie pan palił Gazetę Wyborczą. Tak. Następnym razem spotkamy się tutaj i to będzie kolejny akt protestu przeciwko gazecie, która niszczy morale narodu polskiego. Pan chce, żeby Michnik się wycofał, żeby majątek Gazety Wyborczej był przekazany Polakom jako zadośćuczynienie za to, co oni nam zrobili. Tak, w nawiązaniu do wywiadu pana Marcina Króla proponujemy, że nie dopuścimy do tego, żeby sprawców tego systemu totalitarnego w Polsce wieszano. Pozwolimy im stąd wyjechać i ostrzegamy ludzi, nie dajcie się sprowokować w jakichś ulicznych demonstracjach typu Majdan. Oni tylko na to czekają. Panie premierze Tusk, nic pana nie usprawiedliwia za to, że wprowadził pan ustawę o możliwości użycia obcych sił porządkowych. Pana nawet te siły porządkowe nie ochronią, panie premierze Tusk. To ja panu mówię. 22 marca 2014 roku Telewizja Narodowa jest po raz pierwszy przed siedzibą Gazety Wyborczej. To jest to miejsce na ulicy Czerskiej w Warszawie, gdzie to co wiemy się odbywa. Jesteśmy tutaj dlatego, że poprosił nas o przybycie wiceprezes Stowarzyszenia Demokracja USA, pan Stefan Michał Dębowski. Panie Michale, o co chodzi? Chodzi o rytualny mord popełniany przez pana Adama Michnika vel Szechtera na narodzie polskim. Panie Adamie Michnik, 8-9 lutego jest wywiad w pana gazecie z czołowym masonem panem Marcinem Królem. Pan Marcin Król był przyjacielem Mazowieckiego, Geremka, Kuronia, był doradcą Bieleckiego, był doradcą Tuska i pan Marcin Król... Właśnie, co to znaczy? Tutaj pan Marcin Król pisze takie słowa. Ja to przeczytam. Proszę bardzo. Pan Marcin Król w tytule pisze tak. Byliśmy głupi. Musimy się ruszyć, odzyskać ideę równości. Inaczej przyjdzie to coś i będziemy wisieć na latarniach. Panie Marcinie Królu, zapewniam pana, że Polacy mają Boga w sercu i nie mają zamiaru wieszać was na latarniach. To wy wieszacie naszych ludzi. To wy żeście powiesili Andrzeja Lepera. To wy jesteście odpowiedzialni za śmierć księdza Popiełuszki. Panie Adamie Michnik, spotkałem się z panem w 2005 roku, jak przyjechał pan do Nowego Jorku w kampanii pana Jacka Kuronia. Nasz wzrok się skierował i zobaczyłem wzrok, zimny wzrok intelektualnego mordercy. Panie Adamie Michniku, oskarżam pana o intelektualny mord na narodzie polskim. Proponuję panu takie rozwiązanie. Proszę ten obiekt i całe jego zaplecze w ramach rekompensaty za mordowanie intelektualne narodu polskiego przekazać w ręce narodu polskiego. Powstanie pierwsza prawdziwa polska gazeta. Chciałbym pana jeszcze poinformować, że pierwszą akcję
palenia Gazety Wyborczej pod redakcją Gazety Wyborczej w Krakowie wykonał prezes oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Demokracja USA, pan Zbigniew Kękuś, gnębiony od 10 lat przez Żyda Colla i przez żydowskie prokuratury i żydowskie sądy w Polsce. Pan nigdy nie odpowiedział na pisma pana Zbigniewa Kękusia. Panie Adamie Michnik, będziemy takie akcje kontynuować w całej Polsce. Będziemy palić niepolskie gazety. Polacy, nie kupujcie niepolskich gazet. Panie Adamie Michnik, proszę potraktować to poważnie. Polacy chcą się rządzić w swoim kraju i mają do tego prawo. Nie macie prawa im zabraniać. Polacy już się obudzili po katastrofie w Smoleńsku. Pan chyba zdaje sobie z tego sprawę. Pan już się boi chodzić po ulicy sam. Pan nawet do sądu przychodził w obstawie. Panie Adamie Michnik, nie pomogą panu żadne obstawy. Nie pomoże panu Tuskowi, premierowi tego rządu. Nie pomoże mu ustawa o wprowadzeniu obcych wojsk interwencyjnych, obcych służb. My chcemy samo się stanowić w Polsce. Mamy do tego pełne prawo. Żądamy JOW-ów, żądamy wolnych wyborów. Polacy, nie bójcie się być Polakami, nie bójcie się czuć po polsku w Polsce. Przyjedźcie 17 sierpnia do Gdańska na manifestację polskości pod Stocznią Gdańską. Odbierzemy stocznię złodziejom, odbierzemy Polskę złodziejom. Proszę Państwa, przestańcie się bać. Ja mam świadomość tego, że ryzykuję własnym życiem, ale oddać życie za ojczyznę to byłby dla mnie honor. Telewizja Narodowa sprzed siedziby Gazety Wyborczej przy ulicy Czerskiej w Warszawie. Panie prezesie, zwracam się do wiceprezesa Stowarzyszenia Demokracja USA Stefana Michała Dębowskiego. Panie prezesie, pana pomysł na akcję palenia wyborczej oddziałuje na świadomość Polaków. Jak prezes Ruchu Narodowego, prezes RN Winnicki odniósł się do tego pomysłu? Jak zadzwoniłem do pana Roberta Winnickiego, wyraził duże zainteresowanie. Obiecał, że się spotkamy. Spotkaliśmy się po 2 tygodniach i zorientowałem się, że pan Winnicki stracił zainteresowanie tematem, natomiast bardzo go interesowało, kim jestem ja, kim jest Stowarzyszenie Demokracja USA, i w trakcie rozmowy wyszło, że znamy się stojącym tu obok mnie panem redaktorem Sendeckim, co pan Winnicki skwitował, że pan Sendecki z Telewizji Narodowej jest schizofrenikiem. Chciałem państwa, wszystkich sympatyków Ruchu Narodowego, przestrzec przed nieuczciwością pana Roberta Winnickiego. Proszę się dobrze zastanowić, gdzie liderzy Ruchu Narodowego, pan Zawisza, pan Bosak, pan Winnicki, gdzie mają was zamiar zaprowadzić. To nie jest wasza sprawa, żeby oni znaleźli się w parlamencie Unii Europejskiej, który notabene na pierwszym spotkaniu ruchu mówili, że zwalczają. Obiecywali, że w całej Polsce będą przeprowadzali akcje zrywania flag unijnych. No niestety my żeśmy takich akcji nie dostrzegli. Zwracam się do tych młodych działaczy, których w ilości kilkusetek zobaczyłem na pierwszym spotkaniu Ruchu Narodowego. Uważajcie na tych, którzy was wprowadzają i w jakich sprawach. Uważam, że podczas marszu doszło do prowokacji pod ambasadą rosyjską i że przywódcy Ruchu Narodowego byli o tej prowokacji powiadomieni. Powiem nawet więcej. Uważam, że oni za tą prowokację odpowiadają. Pracują na dwie strony. Uważajcie na nich.